W dzisiejszym odcinku na tym wzgórzu powstanie Zamek Królewski wraz z kompleksem parkowo-ogrodowym. Okolice będą przypominały Wersal lub Wilanów. Na końcu pokażę wam ukończoną starówkę miasta. Życzę wam miłego oglądania. No to już się przygotowuję do zrobienia tego zamku. No i teraz jak tutaj zrobić tutaj przy tym zamku? No chwila. Tutaj najpierw wraca tutaj sobie ten dróg. I jak na razie dobrze. Teraz zrobimy tak. Najpierw drogi trzeba tutaj zrobić tak. Zrobię po prostu odcinek. Teraz warto byłoby zrobić, nie wiem, ten chip tom i po wysokości, no nie, do wysokości obiektu chciałbym tego, aby to było na chwilę proste. Teraz dobrze, że już mogę sobie wykorzystać ten oto już odblokowany zamek księcia Ćwierknickiego. O! Wszystkiego i teraz tak na razie zrobimy. I teraz można między innymi już tego całego zamku. To jest nie tak z tym zamkiem. Trochę dziwnie, że tutaj dziwnie jest tak działa ten zamek. Dobrze. Ale najpierw tutaj podumienie. I teraz dobrze. Wyburzę sobie jak na razie to. No to już mam tutaj gotowy zamek, wyłączam na razie anarchię. I teraz warto byłoby zrobić sobie, nie wiem, kolejną, jaką chcemy teraz zrobić. No to myślę sobie, że będzie teraz nic nie jak jakieś drugie pałacowe. I jak na razie zróbmy sobie jakieś proste drogi pałacowe. Na przykład będzie pod kątem, o, po 20 stopni. Dobra, to jest jeden, to jest drugi. Teraz można byłoby zrobić, dobra, kolejne zrobię sobie mniej więcej tutaj na 30 i tutaj też nie będzie na 30, choć mi się nie podoba w szczególności chwila. Mogę zrobić inaczej, tak, stąd dotąd, będzie coś takiego i to jak na razie będą tak na Petestra Roads. Dobrze, teraz to może warto było zrobić dobrze. Teraz to chciałbym zająć się troszkę z tutaj okolicą, aby jak na razie tutaj będą takie bardziej drogi, które będą stanowiły coś w rodzaju takich ogrodów. Dobra, więc tak, będzie teraz stąd dotąd. I teraz jeszcze trzeba byłoby zrobić sobie jakoś stąd dotąd. O, i już. Można powiedzieć, że już tutaj pierwszy taki element tego oto pięknego zamku już jest przygotowany. Teraz to mógłbym sobie, dobra, teraz to może zajmę się trochę jeszcze wyrównaniem tutaj terenu. Dobra, już tutaj mam trochę złagodzenia. Teraz to może zajmę się ścieżeczkami. I tutaj, żeby było bardzo ładne, to wezmę sobie może ścieżki parkowe z dekoracjami. I tutaj zrobi się następujące. Jak myślę, na samym początku zrobi się jakieś proste, dosłownie, jakieś proste drożki. Jak należy stąd dotąd. Będą one tak uporządkowane tutaj. Teraz kolejna może zrobić się jakoś tak stąd. Teraz byłoby tak. Kolejny ruch będzie chwila. Ja chciałem, aby było chyba tak stąd, a to nagle nie wiem, że trzeba było tylko chwilę anarchię. To nie udało się jakaś geometria. Dobrze. Teraz to stąd. Chciałem, aby było teraz tutaj. Okej. Teraz mam to. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, że ten zamek będzie bardziej mam nadzieję, że cała ta okolica będzie bardziej to przypominała trochę Wersal, trochę Wilanów. Takie będą te ogrody pałacowe. Dobra, teraz zrobić tak. Teraz zrobimy dobra, prostą drogę. Jak na razie stąd dotąd. Teraz to może tu. Teraz jeszcze tak, stąd dotąd. Teraz z racji tego, że ta droga się inaczej, czy nie mogę się podłożyć, to zresztą się zrobi tak. Teraz to mogę zająć się bardziej takimi krętymi. Myślę, że tutaj będą takie bardziej na przykład kręte ścieżki. A nie, inaczej to zrobię. Wracam i to powinno być tak, że stąd będzie coś takiego. No, teraz byłoby tak, że jedna byłaby tak, kolejna tu i może byłoby kolejna tak.
Teraz byłoby pewnie jakieś rozwiązanie tutaj. No. Teraz może zrobię sobie chwilę, ale najpierw chciałbym... Dobra, na chwilę włączę linię za pomocą czerwonej, mi niestety przeszkadzają. Zrobię tak. Teraz się zrobi jakoś tu. Będzie tak. Tak. I o, tak. Teraz to może jeszcze tak. No. Taka trochę pętla. Tutaj trzeba jeszcze... O, wiem. To i jeszcze tutaj. No i jeszcze może, bo nie widzę, że tutaj można byłoby zająć się, może nie wiem, tutaj taką jedną ścieżką i może jeszcze stąd, o, dotąd. I o, i już mi się zdaje, że o wiele lepiej teraz tutaj ten cały pałac sobie wygląda. Teraz trzeba byłoby tutaj jeszcze zrobić tak bardziej, żeby było tak bardziej parkowo, ogrodowo. Do tego trzeba byłoby te wszystkie tutaj nagle brać obszary. Choć szkoda, że tutaj praktycznie nie mam tego moda na linię, bo niestety ale ten mod nie do końca on zawsze działa. Ale może inaczej to zrobię. Teraz zrobimy tak. Jak na razie tutaj sobie teraz dobrze. Tutaj sobie zróbmy sobie taką wyższą roślinność. Ja to chciałem zrobić, żeby to było bardziej tak żywopłoty, jakieś fontanny. Chciałem, żeby to było bardziej tak, żeby wyglądało to bardziej tak udekorowane. A tak to za bardzo tak chyba nie można zrobić. I tutaj trzeba byłoby zrobić tak nie za bardziej cicho. Teraz to chciałbym, o, takie wieczne zielone dęby. To chciałem, aby one się tutaj pojawiły się. Dobrze, tutaj po tej stronie pewnie takie dęby. Później może zrobimy to całe kasztanowce, no i się to jeszcze pojawi jakieś kasztanowce, a młode lipy, tu niech się pojawią młode lipki, palmy kalifornijskie, no bo to jest trochę takie tropikalne. I teraz na chwilę i teraz sobie podmienimy sobie to takie, że będą wszędzie jeszcze takie palmowe okolice. Dobra, najpierw to główne drogi, ja oznaczę się tam palmowymi. Że tutaj, teraz jeszcze trzeba tutaj. Dobra, tu. Tutaj. I tu. Teraz to takie mniejsze, to może my się zabierze. O, będzie jeszcze kokos. Na tych mniejszych będą kokosy. I się zobaczy, jak to będzie bardziej się lepiej się prezentowało. Bo wiem, że tutaj jeszcze mógłbym zająć się na przykład jeszcze innymi takimi elementami. Jak przykładowo udekorować to bardziej na przykład, nie wiem, innymi obiektami, jak na przykład fontanna. Bo coś takiego przecież można zrobić. Dobrze, że tutaj jeszcze będą tutaj jak na razie palemki. Takie i dobrze, jak na razie takie bardziej to chciałem zrobić to dobrze. Ja nie wiem, jak chciałem tutaj zrobić trochę bardziej wersalsko, ale tutaj chyba to się nie uda. No to jak na razie dobrze, tylko i wyłącznie zrobię tak, tutaj posadzę sobie trochę więcej wody i tutaj dostarczam. Trzeba było jeszcze zająć się elektrycznością. Jeżeli chodzi o źródło elektryczności, to może byłoby... Zrobię to z takiego, że jak na razie wzdłuż tego mniej więcej parku, wzdłuż mniej więcej tego oto proszę bardzo zamku będzie poprowadzona taka linia energetyczna, która powinna teraz to chyba zasilić cały... O! Zasiliła! Idealnie zasiliła już cały ten zameczek. Teraz tylko włączę to zapotrzebowanie, aby mi na wszelki wypadek mi tutaj wszystko tak prawidłowo działało. Bo to zapomniałem. Jak już mam tutaj taki ładny zamek, to może jeszcze warto byłoby tylko bardziej to udekorować. Pakietów twórców, no dobrze. Mam tutaj na przykład liczne fajne nabrzeża.
Ciekawe, czy mógłbym tutaj... Jeżeli takie nabrzeże, to idealnie nadawałoby się przykładowo... A, wiem, co mógłbym zrobić. Zresztą przecież mam tutaj sporo ogrodzeń. I może tutaj wykorzystam trochę tych... dobra, tutaj wykorzystam te ogrodzenie i ciekawe. Jakieś ciekawe? Podmiejskie? Nie. Ogrodzenie parkowe, właśnie. Tutaj jeszcze wszędzie mogę zrobić sobie fajne ogrodzenia. Więc zaczynam tutaj wszystko szybko stawiać. Dobrze. Po tej stronie. Teraz po tej. No dobrze. Tutaj będzie tak bardziej właśnie, dzięki temu będzie to bardziej przypominać taki pałac z parkami, jak dzięki temu ogrodzeniu. Dobra. Ale to pewnie trochę mi czasu zajmie. Więc dajcie mi trochę... Dajcie mi chwilę, żeby tutaj wszystko tak bardziej udekorować. Dobrze, no dobrze, to tak już mogę, o, już jeśli chodzi, to już trochę czasu minęło i proszę bardzo, już wszędzie tutaj dałem sobie takie ładniejsze ogrodzenie wokół i jak na razie możemy tutaj szybko sobie popatrzeć sobie tutaj, proszę bardzo, widzicie, tutaj już jest takie ładne ogrodzenie, tutaj tylko robi się coś, że coś tak jeszcze chciałbym tutaj sobie, chwila. Coś jeszcze mi się zdaje, że trzeba tutaj coś jeszcze zrobić. Może mi się zdaje, że może dobrym pomysłem byłoby zrobić co najwyżej, jak jest tutaj ogrodzenie, nie wiem. Postawić jakieś ciekawe kamyczki, ale w takim przypadku to trzeba byłoby nie więcej albo takie malutkie, albo bardziej to ciekawsze formaty skalne. Na przykład coś w rodzaju... O, na przykład takie skały. To byłoby ciekawsze, moim zdaniem. Wygląda, że to są takie bardziej obszary taki tropikalny. Dobrze. Tutaj taka skała powinna być o wiele ciekawsze, na przykład atrakcje. Jak przykładowo... O! Tutaj takie ładne, ciekawe, skalne urwisko. Na przykład teraz może jeszcze jedno urwisko się zrobi tutaj. Tutaj się jakoś znajdzie się ciekawa skarna formacja. Może tutaj jeszcze inne urwisko gdzieś można byłoby postawić i może to będzie gdzieś ile, a te? Tutaj skałeczki. No to ciekawe, jak tutaj gdybym położył taką skałkę na przykład tutaj. No, teraz może bym chciał zrobić może jedną gdzieś tutaj. Może jedna byłaby gdzieś tutaj. Kolejna skałka byłaby tutaj. No. Dobrze. Teraz to trochę lepiej, teraz wygląda ta okolica. Coś mi się zdaje, że o wiele lepiej by było, gdybym przykładowo od tych drzew, gdybyłoby takie silne jakieś obiekty parkowe. Zobaczę tutaj z tych asetów. Bo tak, ja to bym chciał, żeby przykładowo było tak. Z tego to najlepiej mi się zdaje, że pasowałoby co? Byli to może... No, japońskie drzewko. No też nie. Ale mamy taką okrągłą ławeczkę. Może gdyby jedna taka ławeczka tutaj pojawiła się. Czy coś by to zmieniło? Chyba nie. No ale postawili takie. Patrzę się jeszcze tu, czy są jakieś ciekawsze. Jak na razie nie, bo tak. Ja myślałem, że tutaj znajdę przykładowo fontannę, ale to za bardzo co z tego, że zrobię tutaj jakieś fontannę, bo tutaj praktycznie nie da się zrobić takich ładnych obszarów, które byłoby o wiele takie lepiej udekorowane. Szkoda, że tak są, tylko że takie się za bardzo takich dobrych dekoracji to nie ma, bo co ja tutaj chciałem zrobić
wybierać te pierwsze obiekty, żeby to było bardziej tak ciekawiej. Ale dobrze, chociaż nie wiem, może tutaj jeszcze jedną fontannę taką ciekawą zrobię tutaj, bo miałem nadzieję, że tutaj chociaż będzie mógł sobie tutaj im jeszcze taką, może sobie jeszcze wezmę tutaj. Bo powiem tak, ja miałem, powiem tak, główny plan polegał dosłownie na tym, aby co najmniej dokładnie na tym obszarze. Powiem tak, trudno uwierzyć, ale tak, główne założenie w tym odcinku chciałem zrobić tak o wiele bardziej udekorować cały ten park, bo chciałem zrobić taki wielki obszar parkowy z właśnie zamkiem na wzgórzu i nie wiem, czy mi się tak dobrze się udało, ale dobrze, już trochę czasu minęło i chyba co takiego powiem, dobra. A więc tak, w dzisiejszym odcinku skupiłem się m.in. na tym oto zamku oraz m.in. jakoś jeszcze udekorować okolice, aby tutaj był taki większy obszar parkowy. Proszę bardzo, rzecz, którą chciałem jeszcze tutaj pokazać, to jak udało mi się w ogóle jeszcze zrobić całe w ogóle moje stare miasto w trakcie ostatniego live'a, który zrobiłem. I powiem tak, jak na razie, proszę bardzo, tutaj prowadzone są nie jest tak ulice. No, tutaj zrobiłem tak. Tutaj zrobiłem w taki sposób, że między innymi wiem, że tutaj teren na szczycie to jest ostatnio mieszkalne. Tutaj zrobiłem sobie kilka sklepów, biura. No i nawet zrobiłem sobie takie pod zamkiem, takie podzamcze, które mniej więcej się prezentuje w taki sposób. No. I tak na razie mogę tak chyba powiedzieć. Więc co takiego mogę powiedzieć? Więc tak. Ci, którzy obejrzeli do końca, to powiem tak. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Stałych widzów zachęcam do zostawienia komentarzy, łapki w górę, a jeżeli chcecie na kanale, to niech zostawi subskrypcję. To wszystko ode mnie, do zobaczenia na następnym odcinku.